załóżmy, że D jest obszarem regularnym. Wówczas pole obszaru D to po prostu całka po obszarze D z jedynki. Dx, dy. Teraz mamy taki obszar, który jest ograniczony krzywymi x plus y równa się 3, x równa 0 oraz y równa 0. Chcemy policzyć jego pole. Co to takiego? X równa 0 jest tutaj, y równa 0 jest tutaj, x plus y równe 3, czyli y równe 3 minus x. Czyli w x równym 0 mamy trójkę, w x równym 3 mamy 0. Czyli to jest po prostu ten trójkąt. My oczywiście wiemy, jak to policzyć, natomiast to jest łatwy przykład do zobrazowania tego naszego twierdzenia. Jak można policzyć przy pomocy całki podwójnej? No to co? Liczymy pojedynce z dx, czy tam dy, dx. I tutaj musimy tylko ustalić, jak się zmieniają. X się zmienia od 0 do 3, a przy ustalonym x y się zmienia od 0 do 3 minus x. I musimy policzyć taką całkę i odklejamy, że to jest 9 dróg. No to sprawdzamy. Od 0 do 3, tutaj całka z jedynki, no to jest długość przedziału, czyli 3 minus x minus 0, czyli po prostu 3 minus x. No i teraz całka z tego to będzie 3x minus x kwadrat przez 2 w granicach od 0 do 3. W trójce mamy 9 minus 3 do kwadratu to jest 9 drugich i w zerze się wszystko zeruje, wychodzi 9 drugich. No i tak właśnie miało nam wyjść. Kolejny przykład. Mamy krzywe x równa się y kwadrat oraz x równa się 1. Chcemy policzyć pole tego obszaru. X równa 1 mamy gdzieś tu. X równa y kwadrat wygląda w ten sposób. Czyli chcemy policzyć to pole. No to tu już specjalnie wzorów z podstawówki nie znamy i tutaj właśnie zaczynają się przydawać całki. Czyli co? Chcemy policzyć pole z tego obszaru. No to tak. Ja bym po pierwsze stwierdził, że x się zmienia przy ustalonym y od y kwadrat do 1, natomiast y się zmienia od minus 1 do 1. No, liczymy całkę z jedynki dx dy. Czyli mamy całkę od minus 1 do 1. Tutaj jest długość przedziału, to jest 1 minus y kwadrat dy. No i to jest równe y minus y do trzeciej przez 3 w granicach od minus 1 do 1. W jedynce mamy 1 minus 1 trzecia i odejmujemy w minus 1, mamy minus 1. Minus 1 trzecia, czyli plus 1 trzecia. Zatem tu będzie 1 plus 1 to będzie 2, minus 2 trzecie to jest 1 i 1 trzecia. No i takie jest to pole. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.